dzisiaj, moi drodzy, wydamy aż 150 zł na nową ofertę Kenji. Kenji jest nowym legendarnym zadymiarzem, który robi z zadymiarzy sushi. Więc dzisiaj oficjalnie odblokujemy 12 legendarnego zadymiarza. Wymaksujemy go, odblokujemy Star Power oraz gadżet i zagramy kilka zwariowanych trybów. Mało tego, dzisiaj przygotowałem dla was kozacki konkurs. Wy też możecie zgarnąć ofertę Kenji za 144 zł. Wystarczy, że wbijesz do gierki i do sklepu wpiszesz kod Farel. Następnie napiszesz w komentarzu pod tym filmem super legenda Kenji, a w następnym odcinku wyłonię szczęśliwego zwycięzcę, który zgarnie kozacką ofertę, gdzie jest naprawdę sporo nagród. Błyskotki, emotki, gemy i wiele więcej. Na początku odbierzmy krabową forsę, bo się przyda, który to już dzień 23, zostały jeszcze 2 dni i koniec eventu SpongeBoba. Więc zdążymy jeszcze zagrać event nowym zadymiarzem Kenji. Nie pozostało mi nic innego jak go kupić. No nie będę ukrywał, moi kani, jest trochę drogo, ale czego nie robi się dla widzów. Odblokowywujemy! Nowy zadymiarz Kenji, zabójca, legendarny, 12 na 12. A ja powiedziałem, że jest 11 czy 12. Ale nieważne, ten utalentowany mistrz sushi wiedzie spokojne życie i razem ze swoją rodziną prowadzi restaurację w parku Star. Wygląda jednak na to, że próbuje ukryć coś ze swojej przeszłości. Jego sushi jest jednak tak smaczne, że nikt tym się nie przejmuje. Ale historia. Do tego emotka tuńczyka oraz pakiet emotek. Kozak, smutna i wkurzona. Kolejny pakiet emotek, zadowolona oraz klaskająca. 80 gemów, let's go! Kolejne emotki, smutne oraz zawstydzone. Kolejne emotki z łapką w górę, więc teraz też zostaw, przyjacielu, łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. I harakiri emotka. Dobra, mamy oczywiście jeszcze ofertę specjalną ze skinkiem. Odblokowywujemy i mamy to nowe przebranie Kenji, owocowy samuraj. Okej, kontynuuj. I do tego 1000 błyskotek. Cała oferta odebrana, zniknęła mi w tym momencie ze sklepu. Dobrze. Na początek statystyki zadymiarza. Punkty życia 3800, szybkość ruchu bardzo szybka, czyli tak samo szybko porusza się jak Leon. Dash and slash. Podstawowe ataki Kenji'ego zadają na przemian dash and slash. Dash rani wszystkich wrogów na linii prostej, a slash zadaje obrażenia wszystkim wrogom w szerokiej strefie naprzeciwko niego. Dobra. Obrażenia od sprintu 750, obrażenia od cięcia 1000. Szybkość przeładowania bardzo szybka, zasięg krótki. Ten zadymiarz odzyskuje zdrowie po zadaniu wrogowi obrażeń. Czyli tak naprawdę jest prawie nieśmiertelny. Jak będziemy cały czas chcieli, to będziemy się leczyli. Super atak nazywa się slashimi. Kenji atakuje wrogów na określonym obszarze precyzyjnymi cięciami, zadając im duże obrażenia i zyskując niewrażliwość na czas trwania super ataku. Dobra, kto tworzył tą postać, był chyba wielkim fanem samurajów, bo ten samuraj tak naprawdę będzie prawie niezniszczalny, więc na samym początku zagrajmy nim na pierwszym poziomie mocy. No to lecimy. Na początku bez zbierania power cubesów. Pierwszy atak to jest slash, drugi dash. Slash na odwrót. Teraz był dash, a potem slash. Dobra. Teraz będzie slash, ciach, slash i dash. Kurczę, slash. Dash and slash. Dobra, leży. Ulti. Blawiego, ciach, ciach. I prawie porobiony. Bomba. Cyk. Wow, 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 wow. Uciekamy, uciekamy. Slash. Dash, slash, dash. Okej, okej, uciekam gdzieś tam, żeby nie dostać bombą. Dobra, przeżyłem, na szczęście przeżyłem. 3 zadymiarzy w grze, wjeżdżamy w nich. To jest slash, dobra. Warto mieć załadowany pierwszy atak, czyli dash, żeby móc podjechać do chłopa. Jak na przykład przed nami ucieka, gdzie on jest. Uwaga. Slash i dash and slash. Dash and slash. Wow, 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 uciekamy. Podjazd, ult, podjazd, ult. Ulti! Ciach, ciach, precyzyjne cięcie. Slash, dash. Ojeju, jeju, 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 jeju. Powiem wam tak, można troszeczkę się pogubić. Trzeba cały czas kontrolować, jaki jest kolejny atak, żeby przypadkiem nie popełnić jakiegoś błędu. Ale póki co dobrze się bawię. No to teraz przyszedł czas ulepszyć tego wariata. 5. poziom. 6, 7, 8. 9, 10, 11. Tak jest, legenda na 11. Przecież to jest coś pięknego. Do tego od razu dorzucam tarczę 1000 oraz wzmocnienie obrażeń. Let's go. Więc zacznijmy od pierwszego gadżetu i Star Poweru. Pierwszy gadżet nazywa się Dash Dashi. Podczas podstawowego ataku Kenji używa tylko dash przez kolejne 3 sekundy, czyli dzięki temu będziemy szybciej uciekali. fajne. Lecimy dalej. Gwiezdna moc, droga miecza. Cięcie slashimi mają o 30% dalszy zasięg. O kurcze. No, coś mi się wydaje, że to będzie mega mocne. Nie ma na co czekać. Wybieramy tego zadymiarza. Do tego wybieramy starcie z tercetem. A co? Mamy jeszcze taką mapę i zróbmy jakieś harakiri. Jestem w drużynie z Eve oraz Meg. A Kenji, moi kochani, ma szpatułę, czyli jeżeli jakiemuś zadymiarzowi naprzeciwko mnie spadną obrażenia bardzo mocno, to zostanie od razu dobity. Cyk, 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 ulti, ciach, ciach, trafiony, slash and dash, porobiony. Co jest? Ten zadymiarz jest mocny, naprawdę jest mocny, na maksymalnym poziomie. Uwaga, cofamy się. Hop, porobiony, pięknie. 10 power cubesów, lecimy do przodu. Cyk, o, wiem, dash, dash, dash. Aha, tu nikogo nie ma. No to nieźle. Szukamy ostatniej drużyny. Aha, chyba tam jest ostatnia drużyna i chyba moja drużyna ich pokona. Raz, dwa, trzy. Gdzie wy jesteście, wariaty? A to jest gadżet, 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 slash, dash, ult. Ciach, ciach. Porobiony, jeszcze odzyskałem HP. Bomba. 4800 bije jak coś. Czyli brok na bombę! Niestety Dragon mi skroił fraga. 4 bombice, 23 000 damage'a. Może być, ale szczerze czuję się, jakbym grał na cheatach w Brawl Stars, naprawdę. Za każdym razem, kiedy zaatakujemy, się leczymy. I dodatkowo możemy teleportować się, żeby użyć ulta. To jest niesamowite, co ten zadymiarz robi. I coś mi się wydaje, że on szybko zostanie znerfiony. Ale nieważne, lecimy. Teraz robimy jeszcze więcej fragów. Wasabi, tak, raz, dwa, trzy. Bez power cubesów, widzowie, bez zbierania power cube'ów. Postaramy się wszystkich tutaj pociąć. Raz, dwa, trzy, cztery. Ult! Trafię perłę! Ciach, ciach! Dwóch teraz trafiłem jeszcze. Hop, hop, hop! Slash and dash! Ciach! Au! Ej, nie, o to chodziło! Miało być bez zbierania power cube'ów. No i widzicie po challenge'u. Ulti! Ciach, ciach! Porobiony! Czyż jak ma się ktoś przed tym bronić? O kurcze, o kurcze, o kurcze, o kurcze. Dobra. Był przypał przez chwilę, nie? Ośmiobitowiec ma samo naprowadzanie, widzę, więc będzie ciężko go pokonać. Aha, czyli komar go zjadł. Slashimi! Dobra, porobiony, szpatułą na łeb i pada. Powiem wam tak, nie ma z nami nikt szans. Jakiś inny trybik zagrajmy, na przykład knockout. O, w knockoutie może być ciekawy. Aha, jeszcze na modyfikatorze jest knockout, no to nieźle. Oni bez modyfikatorów, o co chodzi? Dobra, ja biorę dasha, szybciutko do przodu, żeby jak najszybciej i jak najwięcej osób pokonać. Cyk, 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 ult, ult, ciach, ciach. Nie no, to jest niesamowite, co ten zadymiarz robi. W grze Brawl Stars muszą chyba jakiś taki przycisk, jak w Tekenie dajesz joysticka do tyłu i blokujesz ciosy, to tutaj też musisz jakiś taki przycisk wprowadzić, Supercell. Bo to jest niesamowite, że on gościu wyskakuje jak gumka z gaci i resetuje gości. Zobaczcie, jak my szybko knockout wygrywamy. Co się dzieje? A może jakiś inny tryb? O! Chaos Duo! Pojawiła się mapa. Zagrajmy. Tu będą dymy. To jest najlepsza postać w grze, jak wygramy za pierwszym razem mecz. Bo ten mecz będzie zwariowany. Na środku jest leczenie. Wszyscy wskakują do środka i się prują nawzajem. Dużo jeden RT i dużo krabów. Trzeba będzie uważać na jakieś combo. Raz, dwa. Raz, dwa. Dobra, mamy to wszystko. Ja od razu tak. Dash. Ładuję tylko amunicję. Wjeżdżam ze slashem. Wskakujemy. Let's go! Na harakiri. Aha. To niezłe harakiri. No chodź tu, Sandy. Ciach, ciach. Pocięty. Nie trafię go przez ścianę. Mr. Krabs! Raz, dwa, trzy. Porobiony. I ciach! Porobiony. Ja mam ulti. Jeszcze na tego RT troszeczkę poczekam. Raz, dwa, trzy. I patrzcie na to. Ciach! Tniemy! Rozwad! Przecięta! Przecięta na wodzie! Co tu się wydarzyło? Naprawdę czuję się, jakbym cheatował. Chodź, 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 chodź. Screena wcisnąłem niechcący na telefonie, bo odłożyłem telefon na sekundę. Przecież to jest mega mocne. Ciach, ciach, ciach. Czyli co? To będzie niekończąca się farma mobów? Oni będą tak doskakiwali? Ci oponenci? Za chwileczkę musi się tutaj zrespić Eve. Albo zrespiła się gdzieś tam na mapie. Zaraz mi tutaj doskoczy. Dobra, pan Krab. Dawaj, Melody. Ciach, ciach. Okej, jeszcze Berry. Ciach, porobiony. 17 power cubesów, widzowie. To jest naprawdę mocarna ilość. Jeszcze krabik. Aha! Czyli tej Eve nie było! Wtedy ją sprzątnąłem i koniec. Dobra, ta postać jest przemocna. Jak dla mnie numer 1 zadymiarz na chwilę obecną. Chłop atakuje przez ściany i się jeszcze leczy. Co jest 5? Dobra, ktoś zwariował ją tworząc. Już to mówiłem, ale się powtarzam, nie szkodzi. Moi drodzy, zmieniamy teraz skinka na arbuzowego sushi. Który jest lepszy? Tak szczerze, ten jest z rybką, z tuńczykiem na plecach. I on tutaj robi sushi. Taki bardziej bym powiedział mniej kolorowy, ten jest mocniej kolorowy. Taki bym powiedział bardziej biedny skinek, ten bardziej taki kolorowy. I mi się chyba bardziej podoba. Tak jest, truskaweczki, arbuziki, te sprawy. Dobra, więc przyszedł czas odblokować drugi gadżet. Drugi gadżet nazywa się leczenie Hosomaki. Kenji natychmiast leczy 75% obrażeń z ostatnich 3 sekund. No dobra, weźmy to. Coś mi się wydaje, że to będzie też jakieś turbo OP. I zagramy sobie za chwileczkę też tą zwariowaną mapkę, ale to dopiero po kanciastoportym, bo zagramy jeszcze raz sobie starcie z tercetem. Do tego wybieramy drugi Star Power, który nazywa się Nemesis Nigiri. Po uniknięciu ataków przez 5 sekund otrzymuje 90% mniejsze obrażenia przy kolejnym ataku wroga. Rozumiecie to? Jaka to jest mega OP postać? Po uniknięciu ataków przez 5 sekund otrzymuje 90% mniejsze obrażenia. Ja dziękuję. Widzowie, lecimy. Ostro w bójkę. Ja jeszcze nie miałem w tamtym meczu tarczy założonej. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale nie udało mi się je założyć. Wybieramy. Starcie z tercetem i poszli. No to lecimy, zobaczymy, czy połączenie drugiego gadżetu i drugiego Star Poweru jest lepsze od pierwszego. Kogo mamy na mapie? Są 2 koty, więc trzeba uważać. Ja od razu lecę na środeczek. Nie zbieram cubów, bo jestem jednoosobową armią. Ja lecę wyjaśniać oponentów. Jestem samurajem, nie ma ze mną żartów. Slash dash. Slash dash. Slash gadżet, gadżet, gadżet. Odzyskałem 4000 życia, rozumiecie? Nie mają szans z takim kozakiem. Dobra, chodź się bić, wariacie. Gadżet. Odzyskałem HP. Raz, dwa. Raz, dwa. Ucieka Janetka samolotem? Wracaj, wariatko. Ciach! Slashujemy tam. Raz, dwa, trzy. Jeden strzał poszedł. Porobieni. Dash, slash. Dash, slash, gadżet, slash, packa, leży, packa, leży. Ulti, 2 naraz, raz, 2, 1 niestety. Dobra, cofam, nie podnoszę powerki, są dalej, tak jak mówiłem. Hop, slash, dash, slash, dash, slash, dash, dash, leży. Nie no, ta postać jest nie do zatrzymania. Czy wy widzieliście, co ja robię? Cały czas puszowałem, cały czas presja i nie ma szans, żeby go zatrzymać. Co się dzieje? Dodatkowo jeszcze support w postaci kota to w ogóle już jest przegięcie. Zagrajmy jeszcze raz chaos. A co? Coś mi się wydaje, że jesteśmy w stanie zagrać chaos bez otwierania skrzynek. Mam nadzieję, że mój oponent nie otworzy skrzynek. Ja lecę od razu na środek. Nie, jednak tak, otworzę te skrzynki. No dobra, trudno. Ja już lecę i będę ich tutaj wszystkich wyjaśniał. Czekam. Tak, ciach, ciach, ciach. Gadżet, ciach, ult, szybko. Cięcie chirurgiczne, let's go. Slash, dash, dash. Ult, ciach, ciach. Porobiony, ciach, ciach, ciach. Zabrał mnie Cordelius za światy. Ale ja nic sobie z tego nie robię. Cześć. Podnieście sobie power cubesy, bo będzie z kim walczyć chociaż. Hop, ciach, ciach, ciach. Slash, dash, bum, bum. Nie trafiłem nikogo, dobici. Nie, dobra, teraz jest malutki przypał, bo... Jest przypał, bo nie mam ulti. Złapał ją przez ścianę! Co mogę powiedzieć? Czuję się, jakbym cheatował w Brawl Stars, naprawdę. To jest postać nie do zatrzymania. Może na nokaucie ktoś mnie zatrzyma, co myślicie? Jest zawodnik jakiś? Dobra, jest Draco, jest Komar i jest pani Spider-Man. No jest tutaj szansa, żeby mnie zatrzymali, no ale zobaczymy. Slash, cyk, cyk, cyk. Cyk, ult na Komara, cięcie chirurgiczne, op. No uderz mnie, Komar. Bomba. Nie mam pytań, dobra, zabijacie tego Draco w końcu, czy nie? Wariaty sobie nie mogli poradzić z Draco. Hop. Hop, hop. Patrzcie na to, 3 na mnie, pyk, pyk. Gadżet, ult do przodu, cięcie z daleka. I wygrana. Wow! Szybka akcja. Jeszcze raz. To jest niemożliwe, żeby nikt go nie pokonał, no. Niemożliwe. Dobra, tam jest jakaś mocna ekipa. 2 rzucających. Więc powinni sobie dać radę teraz ze mną. Cyk, cyk, cyk. Ciach, 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 ciach. Co jest? 3 naraz, rozumiecie? Chłopy nawet nie mieli czasu podejść, bo są za wolni. Dobra, ulti. Przez ścianę, ciach. Dobra, gadżet, cyk. Okej, padłem! wpadłem, troszeczkę fantazja mnie poniosła. Myślałem, że ten gadżet da radę, ale on miał już chyba... Grom miał ulti i mi wjechał, dobra. No przed tym już się nie dałem obronić. Dobra. Ale spamują, Gadżet, dobra. Berry, ult. Cięcie, z daleka, dobra. Hop, dobra. No dobra, ale i tak pomimo tego przegrali. Pierwszy raz ktoś mnie pokonał, ale i tak wygraliśmy mecz. Niesamowite. Mapa klęska czy urodzaj? Lecimy. Pamiętajcie moi kochani, że wy też możecie zgarnąć tą kozacką ofertę i tego kozackiego zadymiarza, rozumiecie? Możecie to zgarnąć. Kodzik Farel w sklepie, łapka w górę, subik na kanale i lecimy z tematem. No i oczywiście komentarz pod filmem. Wjeżdżamy w krzaki chyba, co? Cyk, Rosa. Rosa to nawet nie ucieka. RT, cięcie chirurgiczne, pyk. Porobiony pięknie, raz, dwa, trzy. Ult, Draco! Żartujesz sobie, Lu. Ult, cięcie i gadżet. Let's go! Ten gadżet mnie uratował. Przywrócił mi tyle życia, że nie mam pytań. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, ultem, chciałem go przeciąć, gadżet. Dobra, mój Berry go pokonał ultem. Ja nie atakowałem, bo chciałem sobie jeszcze raz nabić ulta, żeby on przeżył, żeby zabić go finalnie ultem, ale jak widzicie 52 000 damage'a zadałem. Pokonałem wszystkich, 7 fragów. Mamuniu, co to jest za postać? Łapka w górę, subik na kanale, widzimy się w następnym odcinku, pa pa!